Okej, panie i panowie, decydująca gra tego pierwszego, może ostatniego best of three pomiędzy Sokę a Hasu. Finał niemieckich qualifierów, na stole $6000 do wygrania dla pierwszego zawodnika, dla drugiego 3000. Oczywiście pierwszych czterech graczy jedzie już na finały kontynentalne. No a my mamy na Antigua Shipyard na godzinie 5, tak naprawdę powiedzmy, że w prawym dolnym rogu mamy Hasu Opsa, a w lewym górnym jako takiego samego Protosa, tym razem o kolorze czerwonym, w odróżnieniu od niebieskiego, który posiadał tutaj Hasu. Mamy Sokę i obaj gracze są tutaj w przystanie 1 do 1 w tym pierwszym best of 3. Jeśli Hasu Ops wygra, to oznacza, że wygrał cały turniej, podczas gdy jeśli wygra Sokę, przejdziemy tutaj do drugiego decydującego best of 3. Antigua Shipyard. I można by powiedzieć, że będziemy mieli tutaj jakąś ciekawą, interesującą zagrywkę. Może jakieś ekspansje, bronienie przed pola na trzech bazach albo coś w tym stylu, ale panie i panowie, nie róbmy tutaj cholewy z czegokolwiek, nie róbmy tutaj magicznych rzeczy z tego, czym jest PvP, czyli długi czas, jedna baza, długi czas, agresja i tak dalej. I pamiętajmy, że bardzo rzadko można trafić na takie PvP, które jest naprawdę typowo makroekonomiczne, czyli szybkie ekspansje i tak dalej. Mamy jak na razie pojedynczego proba, który tutaj ze strony Hasu Opsa zauważy, już skautuje, czy przypadkiem gdzieś tutaj nie zostało zbudowane coś dziwnego, więc Hasu Ops na pewno obawia się jakichś proxy gate'ów albo czegoś w tym stylu. A jego przeciwnik, Sokę, pokazuje nam pojedynczy gateway, asymilator, drugi pylon, więc tutaj tak naprawdę będzie grał po prostu bardzo standardowo. Ze strony Hasu mamy dokładnie to samo, więc chłopaki jak na razie będą po prostu prowadzić swoją rozgrywkę bez jakichś dziwnych zagrywek. Co nie oznacza, że nie mogą one się pojawić już za chwileczkę. Pamiętajmy, że w tej drugiej grze Hasu Ops pokazał nam bardzo mocną rozgrywkę, podczas gdy u Sokiego pojawiły się te Dark Templary, co tak naprawdę niezbyt dobrze mu tam wyszło. No i Hasu Ops był w stanie wygrać tą drugą grę. Zaraz zobaczymy zresztą, jak tutaj wyjdzie ta trzecia, ponieważ jak na razie mamy asymilatory, które się budują, więc chłopaki za chwileczkę mogą tutaj postawić jakiś budynek technologiczny albo coś w tym stylu. Patrzę tutaj na Sokiego. No i jednak mamy tego drugiego gatewaya, zauważcie, że mniej więcej tak samo jak było to rozegrane w drugiej grze, Sokę pokazuje nam tutaj swojego drugiego gatewaya. Za chwileczkę zapewne także powinien pokazać nam, że zbiera troszeczkę chronobusta i zauważcie, że już jest go 30. Więc myślę, że spokojnie dozbiera do 50 i po prostu rzuci podwójnego chronobusta, szybko budując dwa kolejne stalkery. Hasu Ops jak na razie Cybernetic Core, no i właśnie też ma tutaj troszeczkę tego chronobusta, nie wiem za bardzo na co go zbiera. 42 jak na razie go się tutaj uzbierało. No i patrząc na Sokiego, no to spokojnie będzie w stanie tutaj, myślę, że zapadać jakąś taką troszeczkę większą agresję. Zaraz zresztą zobaczymy. Jeden chronobust jedynie. O, teraz powinien zostać zagrany drugi, ale nie ma go. O, teraz dopiero. Hasu Ops jak na razie, no właśnie, zbiera ten swój podwójny gaz. Tutaj mamy pojedynczego proba, który został zniszczony, ale przydałoby się jeszcze coś tutaj nam pokazać ze strony technologicznej. Jak na razie absolutnie nic tutaj nie widzę. To Wilet Council tymczasem budujący się u Sokiego, przepraszam bardzo, budujący się u Hasu, ale właśnie gdzie ten Wilet Council się buduje? A właśnie, tutaj się zakończył, przepraszam bardzo, więc ten Wilet Council zauważy, że jednak Hasu nam tutaj budował. Z drugiej strony mamy Sokiego, który robi dokładnie to samo, buduje swojego trzeciego gatewaya. Mamy także tego Bylona, który jest ustawiony tutaj troszeczkę dziwnie. Czyżby jakiś proxy building? Dokładnie taki jest Dark Shrine. Jest to Dark Shrine, panie i panowie, więc Hasu Ops będzie tutaj próbował pójść w stronę Dark Templarów. Zobaczymy, jak mu tutaj to wyjdzie. Jak na razie drugi gateway, za chwileczkę także trzeci. Chronobustuje Cybernetic Core'a. Nie mamy jak na razie żadnego Warp Pylona. No muszę przyznać, że zaczyna nam się dziać coś ciekawego. Sokka jak na razie buduje swoje Robotics Facility. Twilight Council także prawie został już w tym momencie zakończony. Oczywiście budowany, przepraszam bardzo, opracowywany jest Blink. Więc tutaj myślę, że może być według mnie Sokę bardzo dobrze broniony przeciwko temu, co robi Hasu Ops. No, Dark Templary są mocne, ale są mocne, kiedy są niewykrywalne. To nie są mega mocne jednostki, wytrzymałe, przepraszam bardzo.
I mamy w tym momencie sytuację, w której Sokka oczywiście skautuje ten swój perymetr, stara się sprawdzić, czy gdziekolwiek nie są postawione jakieś dziwne budynki. Mamy kilka jednostek, które teraz tutaj wypadają, są to dwa stalkery, no i zaraz zobaczymy, te stalkery mogą być w stanie zestrzelić tego pojedynczego proba, dokładnie tak to się teraz dzieje. Ten prob zostanie trafiony, no i mamy Dark Shrine'a, który prawie się zakończył. Pojedynczy pylon jest tutaj teraz zbudowany, będzie mógł spokojnie warpować tutaj dosyć blisko tej całej bazy Sokkego Dark Templary, no ale właśnie Sokka już teraz posiada Robo Facility, przydałby się jakiś obserwer albo dwa. Mamy małą batalię ze strony obu tych graczy na środku bazy. Ten link jeszcze nie został zakończony, więc tutaj tak naprawdę nie wygląda to aż tak fantastycznie. Co ciekawe, Sokka buduje tutaj swojego pylona na dole, a Hasu warpuje trzy Dark Templary, które za chwileczkę wpadną do bazy Sokkego. Sokka jednakże buduje swojego obserwera. No i moje pytanie brzmi, czy będzie w stanie się tutaj obronić, ponieważ te trzy Dark Templary mogą być naprawdę bardzo mocne. Tutaj pojedynczy sentry właśnie teraz spada, zostanie zaatakowany przez Dark Templara. Mamy troszeczkę jednostek, które teraz tutaj wypadają. Sokka będzie decydował się na atak, warpuje także troszeczkę swoich jednostek w mainie. No i teraz Dark Templary starają się tutaj coś zaatakować, bardzo ładnie złapane zostały przez próby, ale właśnie czy atak próbami to jest dobry pomysł, zaraz zresztą to zobaczymy. 6 zabitych na tym Dark Templaru, na tym Dark Templarze zostało 20 probów kontra 27, więc Hasu wygląda tutaj troszeczkę lepiej, ale właśnie zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał ten atak. Bardzo ładny defensywny blink ze strony czerwonego Protosa. No i Hasu broni się tutaj ze względu na to, że po prostu posiada troszeczkę więcej jednostek. Mamy pojedynczego Zelota, który atakuje pylona. I zaraz zobaczymy, cóż tutaj będzie chciał Sokka z tym zrobić. Jak na razie pojedynczy Stalker nam się pojawia. Probe także przeskakuje. Mamy jakieś warpylony, przepraszam bardzo, które są postawione w dosyć ciekawych miejscach. Zauważcie, że no i ten Dark Templar także tutaj coś próbuje nam odstawić. Posiada dwóch zabitych, więc no, jakieś te obrażenia są zadane. Pojedynczy Stalker wpada tutaj, no i Hasu Ops wygląda na to, że może nawet stracić tego swojego pylona. Tymczasem on w ogóle nie ekspuje, pamiętajmy o tym, po prostu warpuje coraz większej ilości jednostek. Jego przeciwnik jak na razie nie pozbył się w ogóle tego Dark Templara, ale ten Dark w ogóle także nie robi jakichś ofensywnych ruchów i wygląda na to, że mamy Sokkego, który będzie decydował się na atak. Wychodzi właśnie całą armią w stronę swojego przeciwnika, tego jest naprawdę dosyć dużo. Jak na razie mamy 14 Stalkerów kontra jedynie 7. Jest tutaj także 6 zelotów od Hasu Opsa, no i ten pojedynczy Dark Templar Blink za chwileczkę zostanie zakończony, ale właśnie jeśli nie zostanie zakończony na czas, to może to wyglądać naprawdę niezbyt dobrze. Robotic Facility teraz się buduje, jest jeden zelot, który zostanie ostrzelany, no i teraz mamy próbę wejścia ze strony Sokkego na rampę Hasu Opsa. Tutaj Blink za chwileczkę zostanie zakończony, mamy dosyć mocne warpiny, no i ten Dark Templar za chwileczkę nam tutaj wpadnie. Zaraz zobaczymy, czy zmusi do warpinu w głównej bazie. Wygląda na to, że Hasu Opsa po prostu czeka na swojego przeciwnika, aż on wejdzie na tą rampę. Teraz mamy atak ze strony tego Dark Templara, który niszczy kolejny prób. Mamy już w tym momencie 5 zabitych, są tam warpiny. No i teraz mamy naprawdę bardzo ogromny atak ze strony Sokkego, który wygląda na to, że nie chce odpuścić swojemu przeciwnikowi. Ten Dark Templar został zniszczony. Tutaj mamy naprawdę bardzo mocny atak. Ile zostało tutaj jednostek? Jak na razie 7 Stalkerów kontra 14, więc cały czas Sokka posiada tutaj dosyć dużą przewagę. Może wygrać w tym momencie tą batalię. No i teraz troszeczkę zła pozycja ze strony Hasu Opsa, który od razu traci pojedynczego Stalkera. Jest ofensywny blink, poczuł tutaj krew w wodzie Sokka i będzie decydował się na ostateczny atak. To jest wszystko albo nic w tym momencie. Bardzo ładny atak ze strony Sokkego, który niszczy kolejne jednostki swojego przeciwnika. Tutaj te dwa zeloty starają się jeszcze coś zrobić, ale ostatnie Stalkery są tutaj niszczone. Jeden blinkuje się troszeczkę w stronę bezpieczeństwa swojej linii minerałów, ale ofensywny blink ze strony Sokkego wprowadza go tutaj w bardzo duży błąd. I mamy 2-1 dla czerwonego Protosa Sokkego, który wyrównuje tutaj, można by powiedzieć, jeśli chodzi o te best of three, i wychodząc z drabinki przegranych, bierze tutaj dużą zemstę za to, że Hasu Ops z Winner's Bracket zrzucił go do tej drabinki przegranych, i wygląda na to, że będziemy mieli drugie best of three, które zadecyduje o tym, kto będzie zwycięzcą w Nationalsach niemieckich, oczywiście Blizzarda, i zaraz zobaczymy, któż to będzie.